Hej wszystkim, jestem Bedziek, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Trochę innym, ponieważ pierwszy raz będę reagował na zwiastun do Simsów. Ogólnie dziś odcinka nie miało być, ponieważ pracuję nad pewnym projektem, który jest dla mnie dość ważny i pojawi on się w piątek na kanale, tak mam nadzieję przynajmniej. I myślę, że będzie dość fajne, znaczy mam nadzieję. Ale jedna widzka spytała się mnie, czy mogę nagrać reakcję na nowy zwiastun, który już obejrzałem wcześniej, ale obejrzałem go raz i miałem takie, okej. Mam pewne zastrzeżenia do tych akcesorii, bo nie jest to dodatek, tylko akcesoria. Ale szczerze powiedziawszy, obejrzałem to raz, więc moje zdanie może się zaraz zmienić. Także obejrzyj to razem. Link do filmiku macie w opisie, oczywiście. Pełny ekran i lecimy. Ogólnie teraz nie będę nic mówił, także po prostu się skupię na oglądaniu, więc no. Typowy zastrzeżenie, okej. Okej, przez minutę dosłownie nie mówiłem nic, ale przepraszam. Ale jeśli ktoś nie oglądał zwiastunu, to teraz go obejrzał ze mną. Więc już wszyscy wiemy, że dostaniemy kościdłę. Gdzie ona jest? Kościdła, gdzie ty jesteś? Gdzieś tu była kościdła. Tak, wiem, że się mówi Kościlda, ale to brzmi jakby głuchy niepełnosprawny chciał powiedzieć i zawsze dodaje eł i wgl, to wolę angielską Bonehilda Smutek. Jeśli nie wiecie, co jest kościdła, to jest taka jakby pomoc domowa, tylko że jest to kościotrup w stroju pokojówki. Jest w The Sims 1, w The Sims 2 chyba też tak mi się wydaje i The Sims 3. Czy na pewno jest w dwójce? Czekajcie. Nie, moja pomyłka, nie ma jej dwójce, jest tylko w jedynce, trójce. Także no. Mieszka ona w trumnie i możemy ją sobie przywołać, ona by ją sprzątała, naprawiała rzeczy. Taka typowa pomoc. Ale mam wrażenie, że w Polsce chyba nie jest aż taka kultowa. Mam wrażenie, że za granicą bardziej. Tak mi się wydaje. Ale gdzie ona mi polazła? Ona już tutaj była w momencie, gdy Simowie sobie przychodzili. Tutaj jest. O, ona wygląda dziwnie. Czekajcie, muszę sobie wziąć lupę. Okej, teraz wszystko będę widział. Może to jest wina kadru, ale no. Bywało lepiej. Jestem ciekaw, czy też będzie mieszkała w trumnie, czy będzie miała takie same stroje jak gdzie indziej. Bardzo mnie ogólnie ciekawi ta laleczka, ponieważ w jednej ze scen no, ta Simka tą laleczkę rozwala. Ta lalka daje mi trochę vibes Horcruxów z Harry Pottera, w sensie, że były w nich cząstki Voldemorta. Więc podejrzewam, że to będzie coś na podobnej zasadzie, że te przedmioty właśnie będą odpowiadały za to, że w danym domu u danej rodziny jest jakiś duch. Coś na wzór opętanej leczki. To jest fajne, ale no, może aż tak się nie podniecajmy. Możemy zostać paranormal. Nie wiem ogólnie, jak to będzie nazwane, ale powiedzmy, że po prostu medium. Że będzie medium pogromcą duchów, w coś w tym stylu. Tak to nazwijmy, bo nie wiem, jak to się będzie nazywać dokładnie. Co wygląda ogólnie fajnie, naprawdę. Te duszki są bodajże ze Śnieżnej Eksplanady? Coś w tym stylu. Wyglądają bardzo podobnie, jeśli nawet nie są takie same, bo są takie duszki. To wygląda naprawdę fajnie. Ponieważ możemy robić własny rytuał spirytystyczny. I to jest naprawdę fajne. Widzieliście ogólnie to? Tu jest twarz. Jestem ciekaw, czy to będzie twarz Sima, który się przywoła, czy będzie jakaś randomowa twarz, która się po prostu pojawi w tej kuli. Chociaż to jest jakiś głupi detal, o którym no
Pewnie o tym ja nawet nie pomyślało. Te świeczki wyglądają świetnie. Ogólnie ten zwiastun mi się mega podoba, jakby zwyczaj te zwiastuny do czwórki dla mnie się zawsze tak kojarzyły tak barwnie, dziecięco, a to ma takie zabarwienie. Ma jakiś klimacik zbudowany, to mi się podoba. Oczywiście mamy nowy typ parceli, nawiedzoną parcelę. I ogólnie te kolory duszków zgaduję, że pewnie będą trzy rodzaje nawiedzeń. Neutralne pewnie, jakieś dobre duszki, złe, złośliwe. Podejrzewam, że te zielone będą dobre, te czerwone będą złośliwe, a te będą neutralne? Nie wiem. I znów ta laleczka. Już po raz trzeci, jeśli nawet nie czwarty. Jeszcze pewnie się dziś znajdzie ta lalka. Ten duch pewnie przyjdzie z tym obrazem, tak jak tragiczny klaun, tak podejrzewam. Ogólnie co do kariery, ponieważ w tej karierze będziemy mogli pomagać innym ludziom i te duchy wyganiać, ale jestem ciekaw ogólnie, czy jak to będzie wyglądało, bo jeśli to będzie wyglądało tak samo jak w czwarty raz, powiedziałem czwarty raz, jeśli to będzie wyglądało tak jak w Witaj w pracy, że niektóre kariery były zbugowane, czy nawet jeszcze są zbugowane, że musimy coś znaleźć, a to się nie pojawia, albo coś tam nie działa dobrze, to ciężko to widzę. Bo jeśli będziemy chodzić z jakimś tam sprzętem, będziemy szukać jakichś fal, kiwie, co, to naprawdę będzie fajne. Być może nawet będziemy mogli te duchy okiełznać, w sensie, wiecie, że będziemy mogli sprawić, że będą dobre, że nie będą nam przeszkadzały. No oczywiście jakieś fajne nowe rzeczy. Czy fajne? No nie wiem. Ubrania typowa. Podejrzewam, że tu się pojawi dość dużo. Podejrzewam, że tu może się pojawić dużo klimatu wudu. Chociaż w sumie już chyba taki temat był, albo tak ktoś jest w Simsach. Nie kojarzę aż tak. Ale co mi się tam kojarzy, na pewno jest leczka wudu. Okej, nawet dzieci mogą brać udział w seansach. To jest fajne, to jest ciekawe. Czy to mi się podoba? Lubię taki klimat. Podoba mi się taki klimat, ale boję się to, jak ta kariera będzie wyglądać. Jak to będzie wyglądać tak naprawdę, bo zwiastun wygląda spoko, to jest okej, okay, spoko, wygląda świetnie. Ale czy sobie tak będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że kariera nie będzie zabugowana, że będzie zrobiona dobrze od podstaw. Co do mebli, nie mam zastrzeżeń. Mi najbardziej zależy właśnie na tej karierze. Tak myślę. Bo szczerze powiedziawszy, kariery w Simsach, w czwórce bynajmniej, mega mi nudzą. Także okej, myślę, że to będzie na tyle. Napiszcie, jaka jest wasza opinia na temat tych akcesorii. Dla mnie są spoko, ale ja bym poczekał, gdy pojawi się jakiś gameplay oficjalny od jakiegoś youtubera, nie od EA, ponieważ EA robi gameplaye tak, żeby to wyglądało dobrze, więc gameplaye youtuberów są dla mnie bardziej wiarygodne. Mimo tego, że nawet dostaną tę grę od EA, to wciąż będzie to ich własna opinia, którą mogą mieć. Także tak, to chyba tyle z tego filmiku. Link do zwiastunu macie oczywiście w opisie. No i tak, jest im 4 zjawiska paranormalne. Okej, okay. Moja cena to 6 na 10, może nawet nie, może nawet 7 na 10, bo temat jest fajny, zwiastun jest fajny, ale czy na pewno dobrze ugryzą tą karierę i te wszystkie duchy, i czy na pewno będą ich rodzaje? Jestem ciekaw, czy będziemy ogólnie mogli taką laleczką, którą przeniesiemy do domu, przywołać ducha do naszego domu, że on przyjdzie z tą laleczką. To byłoby fajne. Ale no, to tyle, dziękuję za obejrzenie, piszcie co myślicie, pa pa.